Cześć, witajcie. Mieliśmy się spotkać w tygodniówce, no ale niestety Jacek jeszcze nie wydobrzał, a ja się też nie najlepiej czuję, bo coś mi zaatakowało gardło. Więc po prostu dziś pojawi się króciutki materiał podsumowujący targi MWC, targi, które niestety odbywały się w cieniu wojny na Ukrainie i które, no, siłą rzeczy nie mogły już sprawić nam tyle radości, co kiedyś, bo jednak cały czas ta niewesoła sytuacja, w jakiej znaleźli się nasi wschodni sąsiedzi, no, napawała nas i strachem, i takim dziwnym poczuciem, że robimy coś, czego nie powinniśmy robić, co może być niewłaściwe, ale z drugiej strony ja uznałem osobiście, że niepojechanie właśnie na MWC byłoby takim symbolem zwycięstwa wrogich sił, tym, że nas pokonali, zastraszyli i cała Europa się ich boi. Dobra, tam się coś dzieje złego, ale my próbujmy tak długo, jak tylko możemy, żyć w miarę normalnie, oczywiście starając się pomóc, jak tylko możemy. No ale wróćmy do targów. Były to pierwsze takie, nazwijmy to, prawdziwe targi MWC po pandemii, bo jak pamiętamy, w roku 2020 targi całkowicie odwołano z powodu pandemii, a w 2021 odbyły się później, prawie że, no nie prawie że, bo latem, na przełomie czerwca i lipca, i były takie malutkie i jakieś dziwne. Słyszałem różne przedziwne opowieści, co tam się odwalało. No nie było to normalne, klasyczne MWC i w zasadzie nic ciekawego tam się nie zadziało. Natomiast w tym roku już było w zasadzie normalnie. Nawet bym powiedział, że trochę normalniej niż przed pandemią, bo jedynym takim znakiem pandemii były obowiązkowe maseczki na naszych twarzach, niestety. Dusiliśmy się, ale trudno. Taki jest wymóg i koniec. Natomiast zabrakło chociażby sprawdzania kontroli bagaży, naszych plecaków, toreb przed targami, co miało miejsce na przykład w 19 czy nawet chyba 18 już roku. Także troszeczkę się zmieniło. A jak wyglądały same targi? Też tak prawie że jak dawniej. Tłumy już prawie takie jak kiedyś, ale premier trochę mniej jakby było, bo w dużej mierze oglądaliśmy smartfony, które już wcześniej były zaprezentowane, przynajmniej w Chinach, czy też miały w ogóle premierę dużo, dużo przed targami, jak na przykład flagowe Samsungi. Z takich prawdziwych premier, no to może zacznę od firmy, dzięki której w ogóle byłem na targach, czyli od Realme. Pokazali GT2 i GT2 Pro, którego już tu zdążyłem przetestować i macie recenzję do obejrzenia na kanale. Za niedługo będę robił ten model podstawowy, który w zasadzie niewiele się różni, jest taką troszeczkę okrojoną wersją modelu Pro, więc myślę, że też będzie całkiem spoko. Poza tym na stoisku mogliśmy zobaczyć nowego Realme Pada Mini, czyli kompaktowy i, tak jak popatrzyłem na specyfikację, zapowiadający się na dość niedrogi tablet Realme, ale wyglądający fajnie, bo zamknięty w smukłej i metalowej obudowie. Realme pokazało też jeszcze nowe słuchawki Buds R3. O Realme sobie poczytajcie, macie podlinkowane, a ja zaglądam, cóż tam dalej powinienem wam jeszcze powiedzieć. Ach, no słuchajcie, o bardzo lubianych w Polsce Poco. Pokazano Poco M4 Pro. Telefon co prawda bez 5G, ale za to z AMOLEDowym ekranem. Wydaje się całkiem fajnym urządzeniem, chociaż design nie każdemu się spodoba, bo on ma taką wielgachną wyspę na tyle obudowy, a z drugiej strony też występuje w dwóch fajnych kolorkach. Poco X4 Pro 5G to następny model, już nieco bardziej zaawansowany, bo z 5G, ze szkiełkiem Gorilla Glass 5, z aparatem 108 megapikseli na tyle i baterią 5000 ładującą się z mocą 67 W. Tamten oczywiście wcześniej opisywany model ma niestety tylko 33 W, ale też 5000 baterię. Cenowo, słuchajcie, te modele będą oferowane za odpowiednio po kolei 219 albo 269 € za Poco M4 Pro w wariantach 628 albo 8256. Natomiast Poco X4 Pro będzie dostępny w wersjach 628 i 8256 za 300 albo 350 €. Zawitałem też, moi drodzy, na targach na stoisko Nokii. Przyznaję, że nie wiem po co, bo coś we mnie pękło. To, co pokazała Nokia, to bardzo budżetowe telefony o słabym wyglądzie i słabych parametrach, ale z tego co wiem, niezbyt słabych cenach. Znaczy nie słabych, bo wysokich. No nie.
Po prostu nie spuśćmy na to zasłonę milczenia, której nie musimy w zasadzie spuszczać na polskie akcenty. Bo słuchajcie, polskie akcenty były na tych targach, były polskie firmy. Zobaczyliśmy rozmaite rodzaje folii szkiełek ochronnych od My Screen Protector. Tam szczególne wrażenie robiła demonstracja, kiedy upuszczało się kulkę metalową z dość dużej wysokości, czy taki walec metalowy raczej, z dużej wysokości na iPhonika i iPhonik się nie tuł. A obok stoiska My Screen Protector była też firma Maxcom ze Śląska, która w smartfonach to, no wiadomo, raczej słabo stoi, natomiast całkiem dobrze radzi sobie ze sprzedażą prostych słuchawek do dzwonienia i kilka takich nawet sympatycznych telefoników tego rodzaju znalazłem tam na stoisku. Pokazuję je wam w podlinkowanym na dole materiale i do tego jeszcze warto wspomnieć o telefonie pseudostacjonarnym. Pseudo, bo nie potrzebuje kablu, on działa na kartę SIM, ale jest typową stacjonarką, tyle że z Androidem. Też dosyć ciekawa rzecz, ale wydaje mi się, że dla równie, nazwijmy to, specyficznego i ciekawego odbiorcy. Kolejnym stoiskiem, które odwiedziłem na MWC, to stoisko ZTE. Poszedłem tam zobaczyć nowe modele z serii Blade V40, ale one nie są zbyt imponujące, natomiast dużo bardziej ciekawym modelem jest nowa Nubia, która też miała premierę przed MWC, no ale MWC było pierwszą okazją do obejrzenia jej na żywo. Na żywo mogłem też obejrzeć również zaprezentowaną przed targami Nubię Red Magic 7, to gamingowe monstrum z wentylatorkiem, podświetleniem, super wysoką częstotliwością odświeżania ekranu, mocnym procesorem i tak dalej. Wiadomo, telefon dla graczy. No i były też znane, oczywiście z rynku chińskiego, ale znane już nam, że tak powiem, wirtualnie smartfony serii Axon 30, tym jeden z drugą generacją podekranowego aparatu do selfie. Przyjrzałem się temu aparatowi, no cóż, niestety, nadal go trochę widać i nadal te zdjęcia szału nie robią. Natomiast, moi drodzy, podobną konstrukcję, tyle że prototypową, znalazłem na stoisku Oppo. Oppo, moi drodzy, pokazywało tam telefon z podekranowym aparatem do selfie, którego prawie nie widać i który robi zupełnie dobre, przyzwoite zdjęcia. Kiedy trafi do produkcji, nie wiadomo, bo to był taki typowy, prototypowy mock-up pokazywany bez tylnego aparatu, bez na pewno wielu elementów wyposażenia dodatkowego, bez radia i tak dalej. Natomiast chodziło o wypróbowanie tego aparatu do selfie i rzeczywiście aparat ten dawał całkiem sobie dzielnie radę. Naturalnie na stoisku Oppo można też było zobaczyć nowe modele z serii Find X5 i Find X5 i Find X5 Pro. One również miały premierę przed targami, niemniej na targach mogłem sobie je podotykać, pomacać, etc. Będąc na MWC, nie mogłem też pominąć imponującego stoiska Samsunga. Tam w zasadzie nie zobaczyłem niczego nowego, może poza laptopami, których w Polsce i tak nie będzie. Natomiast samo stoisko było ciekawie zbudowane, fajnie zaaranżowane i w sumie warte odwiedzenia nawet na kilka minut, przez jakie tam byłem. Nie żałuję. Żałuję natomiast, że nie zdążyłem zajrzeć do TCL, który też pokazywał sporo ciekawostek. 5 nowych smartfonów, które tak naprawdę niezbyt jakoś mocno między sobą się różnią. Był tablet i podobno, niestety nie wiem, bo nie widziałem, strasznie żałuję, nowe prototypowe składane smartfony. No cóż, szkoda. Może w przyszłym roku się uda, może to już będą wersje produkcyjne. I to wszystko, co udało mi się zobaczyć przez ten jeden króciutki dzień, jaki spędziłem od 8 do 18 na targach MWC. I żegnam Was z nadzieją, że w przyszłym roku będę mógł Wam poopowiadać nie tylko samemu, ale wraz z Jackiem o targach MWC takich jak przed laty, bez wojny w tle. A teraz cóż, żegnajcie, pomagajcie braciom ze wschodu i trzymajcie się zdrowo. Cześć.